No tutaj inicjatywa obywatelska okazała się trochę takim rzutem kulą w płot ze względu na to, iż wiele z tych podpisów nie spełniło tych formalnych aspektów, jakie musiałyby tutaj być dopełnione. Ale inicjatorzy również tutaj występowali w innej kwestii, mianowicie właśnie zmniejszenia tej ilości podpisów, mówiąc, że jest ona stosunkowo zaporowa. No i chyba na tym przykładzie można wyraźnie powiedzieć, że faktycznie trudno jest zebrać te 5 tysięcy podpisów. A czy nie zgodziłbym się z takim stanowiskiem, że jest to te 5 tysięcy podpisów jest kwestią zaporową, żeby jakakolwiek inicjatywa uchwałodawcza mogła być wniesiona? Te podpisy zostały zebrane, nawet w większej ilości, tylko kwestia zebrania, żeby te podpisy były prawidłowe, tak? To też leży po stronie inicjatorów, że jeżeli się składa podpisy, to trzeba dbać o to, żeby się nie powtarzały nazwiska, żeby wstępnie weryfikować te wszystkie sprawy, żeby weryfikować, czy się podpisują osoby, które mają prawo wybierania Rady Miejskiej Grudziądza, czy mamy do czynienia z mieszkańcami, powiedzmy, z gminy, powiatu, czy jeszcze innych miejscowości. Ja sądzę, że co najważniejsze, tego typu kwestia, jeżeli chodzi o 5 tysięcy podpisów, jest dosyć istotne, tak? My wybieramy Radę Miejską i Rada Miejska jest przedstawicielem mieszkańców. To radni podejmują decyzje dla miasta i czy to będzie 5 tysięcy podpisów, czy 3 tysiące podpisów, to i tak ostateczna decyzja leży po stronie radnych. Oczywiście mieszkańcy zawsze mają możliwość zweryfikowania radnych. Mamy wybory, czy nasze decyzje się będą podobały mieszkańcom, czy będą je kwestionować. Zawsze jest demokratyczny sposób, ażeby ocenić i władzę wykonawczą, i władzę uchwałodawczą. Tylko to 4 lata. A co z inicjatywami obywatelskimi? No bo czasami jest tak, że mieszkańcy coś chcą na przekór, że tak powiem, Radzie Miejskiej wprowadzić do dyskusji, ewentualnie pod obrady tej Rady Miejskiej. No zdarza tak się i czasami niekoniecznie musi być to zły pomysł. Znaczy, ja rozumiem, są różne inicjatywy. My jako radni Rady Miejskiej i też jako tutaj prezydent wychodzimy naprzeciw. Obecnie mamy uchwałę o budżecie obywatelskim, takim można powiedzieć w szerokim rozumieniu, gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania różnego typu inicjatyw, czy to jakichś zmian w swoich dzielnicach, czy przebudowy różnych urządów. Innymi formami. Są inne formy, tak. To są konkretnie inne formy i mieszkańcy będą mieli zapewnione prawo w tym zakresie. Rada Miejska tej kadencji dążyła od samego początku, żeby wprowadzać różnego typu instytucje, które dadzą mieszkańcom realny wpływ. Nawet wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej 5 tysięcy mieszkańców to jest też pewien głos w dyskusji. To jest zapoznanie się z wolą tych mieszkańców, którzy chcą pewnych zmian. I nawet mieliśmy doskonałe przykłady, że odbywały się i spotkania, i przedstawia się stanowisko, co chodzi o funkcjonowanie Rady Miejskiej, funkcjonowanie Straży Miejskiej, jak ją widzimy. Mieszkańcy z różnych środowisk politycznych, społecznych mogli się wypowiedzieć. Mówię, i sądzę, że to też jeden z głównych elementów właśnie tej inicjatywy uchwałodawczej, że jest grupa osób, jest to duża grupa osób, że trzeba się z tą grupą liczyć i trzeba też z tym stanowiskiem tych mieszkańców umieć się dyskutować, umieć się przyjmować różne rozwiązania. Nawet sam fakt tej inicjatywy spowodował, że też tutaj pan komendant Straży Miejskiej podejmował różne działania i będzie podejmował, które jeszcze będą bardziej wprowadzały strażników miejskich w życie miasta, bardziej będą jeszcze widoczni, bardziej będą jeszcze pomagać mieszkańcom, a co najważniejsze, to te osoby dbają o nasze bezpieczeństwo, te takie podstawowe bezpieczeństwo, gdzie policja w niektórych przypadkach no, nie ma aż takich kompetencji, a strażnik ma. Czyli tutaj dyskusja jednak została nawiązana. No, z góry to było skazane powiedzmy na niepowodzenie, bo chyba trudno byłoby wskazać radnych, którzy byliby tutaj za likwidacją Straży Miejskiej, przynajmniej w znakomitej, że tak powiem, większości, w dużej większości. No właśnie odnośnie tych strażników jeszcze, jeżeli mogę tutaj dopytać, bo mówił pan, że tutaj są pewne takie funkcje, które Straż Miejska może spełniać, a których policja no, nie zawsze chce się podjąć ze względu na ich błahość, drobność. No wielu mieszkańców podnosi tutaj kwestie, szczególnie te osiedlowe, bo z jednej strony są spotkania z tymi strażnikami miejskimi, faktycznie one się odbywają, na nich jest czasami gorliwa dyskusja, wiele takich dosyć ciekawych uwag. Z drugiej strony na przykład w czasie posiedzeń Rady Miejskiej też strażnicy przyjmują wnioski, ale widać duże dysproporcje między nawet radnymi a Strażą Miejską. Jedni twierdzą, że na przykład jakiś incydent ma miejsce,
pod czym Straż Miejska kwituje to, że nic takiego nie ma miejsca. Odnośnie mówię tutaj tego osiedla Kopernika, gdzie kilka razy radni różnych opcji, w tym głównie z Platformy Obywatelskiej, podnosili tą kwestię. Znaczy to jest kwestia ocenna, tak, bo mieszkańcy czy radni zgłaszają to, co widzą, co się konkretnie dzieje. Straż Miejska jako służba, która jest od tej strony powołana, jest służbą, która może to weryfikować, tak, i nie bada tylko samych odczuć, powiedzmy, subiektywnych, tylko bada konkretnie sprawy obiektywnie, czy zgodnie z przepisami funkcjonuje tak, jak powinno być, czy jest tak, jak powinno to działać. Takie są konkretnie ogólne zasady. Może Rada Miejska by tu jakoś wywarła wpływ na zarząd miasta i przygotowała taki wspólny plan na przykład, no bo tu nie oszukujmy się, już nawet radni Platformy Obywatelskiej mówią szczerze i otwarcie, że jakaś naprawa tutaj tej Straży Miejskiej, dostosowania do takich realiów, których sobie życzą mieszkańcy, musi nastąpić. Znaczy cały czas tak się dzieje. Wszystkie nasze wnioski, które są czy to radnych, czy też klubów, są zgłaszane. Pan prezydent te wszystkie sprawy uwzględnia, pan komendant tym bardziej. I sądzę, że Straż Miejska jest bardzo otwarta na tego typu działania i sądzę, że cały czas ten proces będzie trwał, tak? Będzie dostosowanie tej służby do jak największych potrzeb mieszkańców, do zapewnienia wszystkich tych spraw, które są w ich kompetencji, bo pamiętajmy, strażnicy miejscy też działają w oparciu o przepisy prawa. Jest stosowna ustawa, są stosowne przepisy, czy to wykroczeń, czy inne, które konkretnie regulują ich działalność, tak? Nawet użycie, powiedzmy, jakichś form przymusu bezpośredniego, tak? To też jest jakoś określone przepisami i ten strażnik też musi w pierwszej kolejności kierować się przepisem. Dopiero później może podchodzić w inny sposób. I tak mówię, nasza Straż Miejska opiera się przede wszystkim na pouczeniach, tak? Nie jest nastawiona na... Czyli nie jest taka restrykcyjna, tak? Restrykcyjną strażą i o tym świadczy wykonywanie budżetu, też i mieszkańcy, którzy nie, tak jak spotykaliśmy się z opiniami, no niektórzy mówią, jest ten strażnik miejski, który w tym momencie zatrzyma, czy konkretnie pouczy, no i ktoś wie, że no w tym momencie te przepisy, czy to ruchu drogowego, czy jakieś porządkowe zostały złamane, no i to daje pewne podstawy, żeby wyeliminować tego typu praktyki w przyszłości. Jeszcze tutaj dopytam, czy inicjatorzy tej akcji, czy może pan z nimi rozmawiał albo informował ich, bo zapewne to tutaj sekretariat prezydenta tym się zajmuje, ale może pan się z nimi jakoś spotykał w międzyczasie? Na przykład, żeby ich poinformować, albo wcześniej, żeby zapoznać się z ich zdaniem. Znaczy generalnie rzecz biorąc, zdanie inicjatorów mieliśmy jasno określone we wniosku, w inicjatywie uchwałodawczej. Ja podjąłem czynności, które przewidywał regulamin Rady Miejskiej, a więc wystosowałem stosowne pismo do prezydenta o zajęcie stanowiska zgodnie z też tutaj z tymi wytycznymi, podpisy formalno-prawne, skutki dla miasta. W dniu wczorajszym, czyli 11 marca, zostało przez mnie podpisane i wysłane pismo do inicjatorów. Poinformowano ich. Oczywiście, w żadnym wypadku nie zaprosiłbym tutaj Państwa na konferencję prasową w przypadku, jeżeli nie byłoby jeszcze stanowiska formalnego, podpisanego, którym właśnie te osoby się zapoznają w pierwszej kolejności.